No to jedziemy. Szanowni Państwo, wybiła godzina 12, czyli godzina rozpoczęcia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Olsztynie, oczywiście sesji online. Witam serdecznie radne i radnych Rady Miejskiej w Olsztynie, burmistrza Olsztyna pana Wojciecha Lisa, zastępcę burmistrza pana Tomasza Spiralskiego, panią skarbnik gminy, panią Annę Przątkę, naczelników, którzy będą brali udział w miarę potrzeby w sesji Rady Miejskiej oraz wszystkich zebranych, którzy nas dzisiaj oglądają za pośrednictwem środków masowego przekazu. Proszę Państwa, proszę o potwierdzenie kworum. Proszę o potwierdzenie kworum. Pan Stefan Piechocki, pan Mariusz Przybyła i pani Lucyna Lisowska. Pan Mariusz Przybyła potwierdza kworum. Czekamy za potwierdzeniem kworum przez pana Mariusza Przybyłę. Dziękuję. Informuję, proszę Państwa, że Rada spotyka się w pełnym składzie, czyli jest nas 21. W tym składzie możemy obradować i podejmować uchwały. Szanowna Rado, przystępujemy do realizacji punktu 3 dzisiejszych obrad, a tym punktem jest uchwała dotycząca zmian w budżecie. Proszę, oddaję głos pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. W przedstawianej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2020 rok dokonuje się następujących zmian. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększenie o kwotę 1027 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela otrzymanego za uszkodzenie płotu w zespole szkolno-przedszkolnym w Kębłowie. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów w celu usunięcia szkody. Zwiększenie o kwotę 4000 zł dotacji celowej z powiatu wolsztyńskiego przeznaczonej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej, które powierzone zostały Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn. Dokonuje się przeniesienia środków na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 2a, 5, 6 i 8 do uchwały. Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ze strony państwa radnych są pytania dotyczące tejże uchwały? Proszę o zgłoszenia. Proszę bardzo, radny Michał Maruszewski. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Tak, Szanowni Państwo, powtarzam, jak również na komisji, kwota 350 tysięcy złotych na przebudowę skrajni peronu zostanie nam przekazana przez PKP PLK. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie dotyczące tejże uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Zanim przejdziemy do głosowania, chciałbym poinformować Państwa, że opinia wszystkich komisji jest opinią pozytywną. I przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 20/220/2020 w sprawie zmian w budżecie? Dziękuję. Informuję, proszę Państwa, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. W kolejnym punkcie dzisiejszej sesji mamy podjęcie uchwały nr 20/221/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolsztyn na lata 2020-2030. Również o wprowadzenie proszę Panią Skarbnik Annę Wrzątkę. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. W przedstawionej uchwale zmieniającej uchwałę nr 16/161/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolsztyn na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa dostosowano prognozowane wartości do zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2020 rok. W załączniku wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dostosowano wykaz przedsięwzięć oraz prognozowane wartości do zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2020 rok. Dostosowano prognozowane wartości w objaśnieniach przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 do zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są pytania ze strony Państwa Radnych? Proszę o zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Proszę Państwa, informuję, iż również ta uchwała była procedowana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji i uzyskała pozytywną opinię. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 20/221/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolsztyn na lata 2020-2030? Dziękuję Państwu. Informuję, iż również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 5 dzisiejszej sesji, którą jest podjęcie uchwały nr 20/222/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 8/93/2019 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn. O wprowadzenie proszę kierownika Biura Rozwoju Lokalnego pana Roberta Papierowskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz podejmowanymi przez rząd decyzjami i działaniami proponuje się wstrzymanie tegorocznej procedury konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na rok 2021. Wobec zapisanego w uchwale harmonogramu oraz wniosków w sprawie wprowadzenia zmian obecnych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji koniecznym jest uchylenie całej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są ze strony Państwa Radnych pytania? Proszę o zgłoszenia. Proszę bardzo, Radny Jakub Lorenc. Oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby wyrazić swój głos bądź opinię? Nie ma zgłoszeń. Proszę Państwa, ta uchwała również była procedowana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji i uzyskała pozytywną opinię większością głosów. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 20/222/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 8/93/2019 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Olsztyn. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała została przyjęta przy 14 głosach za, 2 przeciwnych i 5 wstrzymujących. I proszę Państwa, ostatnim punktem dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest punkt dotyczący podjęcia uchwały nr 20/223/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi. O wprowadzenie proszę wiceprzewodniczącą Rady, panią Agnieszkę Czajkę. W dniu 27 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego do Rady Miejskiej w Olsztynie wpłynęła ponownie skarga na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Olsztynie za łamanie prawa w związku z zawieszeniem przyjmowania płatności gotówkowych w kasie urzędu wraz z wnioskiem o przywrócenie stanu prawnego w Urzędzie w Olsztynie poprzez umożliwienie płatności za pomocą banknotów i monet emitowanych przez NBP. Pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej winnego. Do skargi dołączono załącznik, wydruk ze strony www.wolsztyn.pl. Jako nowe okoliczności skarżący przytoczył apel Narodowego Banku Polskiego skierowany do przedsiębiorców o powszechne akceptowanie płatności gotówkowych. Skarżący ponowił skargę, która była rozpatrywana przez Radę Miejską w Olsztynie i uchwałą nr 19/214/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi uznano skargę skarżącego za bezzasadną, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne. Apel Narodowego Banku Polskiego skierowany do przedsiębiorców o powszechne akceptowanie płatności gotówkowych według organu nie stanowi nowych okoliczności w sprawie. Rozważywszy powyższe, organ podtrzymuje swoje stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa radnych są pytania? Proszę o zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuję, iż skarga ta była omawiana na Komisji Petycji, Skargi i Wniosków i uzyskała opinię pozytywną, uznającą ją za bezzasadną. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 20/223/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną? Czekamy jeszcze za jednym głosem. Jest. Informuję proszę Państwa, że uchwała została przyjęta przy 19 głosach za i 2 głosach wstrzymujących. To tyle proszę Państwa, jeśli chodzi o realizację programu dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. W związku z wyczerpaniem porządku zamykam sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Olsztynie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia na następnych posiedzeniach bądź też na następnej sesji Rady Miejskiej. I za chwileczkę odbędzie się komisja rewizyjna.